Drogi facecie, dobrze wiesz, że mówię do ciebie, ponieważ twoja historia poruszyła mnie na tyle, że koniecznie chcę to ci powiedzieć. Drogi facecie, żeby stać się mężczyzną, to trzeba panować nad swoimi emocjami. Jeżeli ktoś nie panuje nad swoimi emocjami, to nie jest, nie może być uznany za mężczyznę. Czyli wyjaśnienie w rodzaju: emocje mną zawładnęły. Ona mnie zirytowała. Wyprowadziła mnie z równowagi. Zdenerwowała mnie. Jestem tylko człowiekiem i mam prawo pokazać swoje niezadowolenie. Ona mnie dodatkowo jeszcze nakręciła, widząc, że ja jestem zdenerwowany. Te wszystkie teksty to możesz sobie o kant dupy potłuc. To są teksty zwykłego prostaka, a nie mężczyzny. Mężczyzna to jest ktoś, kto jest w stanie zapanować zawsze nad swoimi emocjami, bo prostak, chłoptaś, to panuje nad emocjami wtedy, kiedy ma do czynienia z silniejszym przeciwnikiem i wie, że jeżeli nie zapanuje, to dostanie tak w ryj, że mu łeb odpadnie. Natomiast prostak potrafi się wyżyć na słabszym. Wtedy on ma prawo dostać, uważa, że ma prawo dostać amoku. Drogi prostaku, informuję cię, że wytłumaczenie, że tobą zawładnęły emocje, jest żadnym wytłumaczeniem w gatunku Homo sapiens. To wytłumaczenie nawet homoidalny nie jest w stanie obronić tego wytłumaczenia. Nawet homoidalny, czyli jakaś małpa. I dlatego informuję cię, że skoro potrafisz zapanować nad swoimi emocjami w stosunku do osoby silniejszej od ciebie, to najbzdurniejszym wytłumaczeniem jest, że w stosunku do osoby słabszej emocje nad tobą panują. Jeżeli tego nie zmienisz, to nie możesz siebie uważać za człowieka.